W dzisiejszym odcinku w roli głównej wystąpią bielscy bramkarze Kamil Lech, Rafał Leszczyński i Wojtek Fabisiak. A co poza tym? Pojedynek na suchary Leszcza z Pawłem Moskwikiem i strzelanina na koniec treningu. No to zaczynamy. Tym razem dzień nie rozpoczął się na boisku, a w hotelowej salce, 20-minutowym rozruchem. Jedziemy, 6 prawa, 6 lewa. Dobrze, i pływacze idzie. Hop, wróciłem. Później zespół po krótkiej podróży przeniósł się już na boisko. Mamy rzeczy. Bardzo dobrze. 10 km? Tylko 8. Czy 10 i 100 metrów? Jeżeli 8, to wiemy, że jest do 60 do zmiany. Panowie, wchodzimy na parki. Potem mamy dziadeczkę, elementy szybkości, ale ja przychodzę od razu do części głównej. Słuchajcie, 10x6. 10x6 najpierw w takiej formie ścisłej, a potem już w graniu. Czyli akceptujemy dzisiaj grę w przewadze liczebnej. Dobrze? Panowie, jedziemy. Zaczynamy. Skłonię raz, balans zaznacz, dwa, hop, tak, wyszło, tak, skip, ciach, 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 dobrze. Cała drużyna nie miała dziś lekko, ale my w tym odcinku skoncentrowaliśmy się na bramkarzach. Informacje o ich formie próbowaliśmy szukać u źródła. A co chcieli zrobić? Między bramkarzami pod Beskidzia można przynajmniej odnieść takie wrażenie, że toczy się zacięty bój o bluzę z numerem 1. Wszystko przy bardzo, bardzo fajnej atmosferze, przynajmniej tak to wszystko wygląda z boku. A jak ty to ocenisz? No, bramkarze, no zawsze tak było, no każdy, jakby jest nowe rozdanie, nie? Każdy okres przygotowawczy. Ja też to przerabiałem, także każdy musi walczyć o swoje. Czyli muszą się przykładać do pracy i to, że się to odbywa w miłej atmosferze, to jest tylko na plus. Mam też wrażenie, że teraz mamy taką ekipę trójki bramkarzy, jakiej no, nie mieliśmy bardzo dawno. To są naprawdę bardzo wysokiej klasy fachowcy. No i jest ich aż 3. No tak, no pech w tym, że bronić może tylko jeden, nie? Także no, zobaczymy, kto to będzie. No, tak się stało, że nie musimy się martwić o obsadę bramki. Jeszcze trochę czasu zostało do pierwszego meczu, także na razie to jakby nie jest rozstrzygnięte. Każdy jeszcze dostanie swoją szansę, żeby się pokazał z jak najlepszej strony i później decyzje tam należą do trenera, nie? A tu ty, Rafała Leszczyńskiego, twoim zdaniem? Myślę, że trochę to przemyślałem w ten sposób, że nie będziemy robić robotę za przeciwników i nie będziemy zdradzać jego atuty i też słabe strony. My o nich wiemy, rozmawiamy między sobą, także na słabych stronach każdego z nich staramy się pracować, żeby było lepiej i dobre strony sami się zaprezentują. A propos Rafała, dzisiaj też pokazał się z dobrej strony jako strzelec. Fantastyczną bramkę jedną zdobył na treningu. No, to wyszedł fajny strzał, ale z tego, co ja widziałem, to też Kamilowi Lechowi się udało bardzo ładną bramkę strzelić Fabiemu, także możemy też podchodzić do wolnych, jakby coś. Jesteśmy na zgrupowaniu w Turcji. Jak twoim zdaniem, będąc tu już drugi raz, ocenisz bazę? No muszę powiedzieć, że w tym roku moim zdaniem te boiska są jeszcze lepsze jak w zeszłym roku. Fajnie przygotowane. No sam bym chciał tam potrenować na takim boisku, także nie mają na co zawodnicy i w tym również bramkarze na co narzekać, bo treningowe warunki są perfekcyjne.
miło okazji, także przed kamerą myślę, że od wszystkich kibiców także gratulacje powiększenia rodziny. Dziękuję bardzo. Tak się złożyło, że mam trzeciego syna, także dziękuję wszystkim za gratulacje i czekam na kołyskę od drużyny w pierwszym meczu. Co o treningach i rywalizacji sądzą sami zainteresowani? Rywalizacja wśród bramkarzy zażarta, ale przebiega w super atmosferze, prawda? No tak, zawsze jest wesoło, a im więcej dobrej atmosfery, tym myślę, że te treningi są ciekawsze. No i myślę, że relacje między nami są wtedy dużo lepsze. No to widać praktycznie przy każdych ćwiczeniach. Po prostu cieszycie się tym, co robicie. No tak, zgadza się. No, mamy to szczęście, że nasz zawód to nie tylko nasza praca, ale także pasja, także podwójnie korzystamy i mówię, no dobra atmosfera to myślę, że podstawa w miejscu pracy i na pewno to cieszy. No tak, jest nas trzech. Wiadomo, że jest jedno miejsce w bramce. Mam bardzo dobrą konkurencję, no i nic tylko trenować ciężko i dostać się jako pierwszy bramkarz w Podbeskidzie i szlifować formę. Czekam, dawaj, ale nogi, praca, hej! Przede wszystkim no, dużo jest z tym przyjemności i też no, oczywiście no, budowy formy, tak? Czasami też jest większa praca nad szybkością, nad dynamiką, refleksem, gry nogami. No, bardzo są przeplatane różne treningi łączone, także no, jest tak zwany full pakiet, także nic tylko no, trenować cały czas. Forma naszych bramkarzy rośnie, ale to nie znaczy, że piłka do siatki nie wpada. Na koniec jednej z sesji treningowych sztab szkoleniowy zarządził małą strzelaninę. Pan z niej trafisz? Oczywiście, patrz. Wyczekaj. Prawa ręka. Jesteś? Rozgrany. Zamka, na trzy! Z jej powtóreczka? Powtórka, ale w drugi rok. Bo mnie czyta. Ricardo! Otworzy worek. Tak, chyba. To dobrze, że on to zrobił, nie? Dobrze, że on nie, to zrobił. Nie, rozgląda. Lesiu! Nie wybije. Brawo! Brawo! 28 tysięcy mam tylko zrobione. Niekręcony, nówka sztuka. Mile tureckie. Czy to sen, czy jawa, Wiktor? Kolejny odcinek dobiegł już niemal do końca, ale mamy dla was coś jeszcze. Kilka przychodzi do fryzjera. Gol.